Dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC. Jezus Maria, dlaczego tak, kurwa? Poczekaj chwilę, chłopaku. Toć ja się chciałem z ludźmi przywitać. Ej, momencik. Moi drodzy kochani, zobaczcie go skurczybyka. Od razu mnie zaatakował. Ej, koleżko, tak to się nie robi. Tak to nie będziemy gadać. Złaź z tego konia i walcz jak wiedźmin z bandytą. No, zapraszam, hop, zapraszam do tańca. Zobaczymy, jakiś ty kozak. Ja tutaj chciałem... No, i teraz elegancko. Dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC. Strefa Dziadersa, oczywiście, gdzie odpoczywamy od Football Managera i próbujemy nadrobić zaległości z poprzednich lat. I tą zaległością dużą jest Wiedźmin 3, w którego teraz, jak widzicie, sobie pogrywamy. Dobra, słuchajcie, o, widzę na mapie... Co ja tu widzę na mapie? W klatce widzę jakiś woreczek. Czyżby to była jakaś nagroda, której ja nie odebrałem, czy po prostu nie zamknąłem klatki i dlatego tak jest? Zaraz tu wejdę i zobaczę. Nie, tutaj nic nie ma. To czemu tak wyskoczyło? Nie wiem, dobra, nieistotne. Słuchajcie, kontynuujemy nasze przygody panem Gerwantem, Gerwazym, Geraltem, zwanym też Wiedźminem. No i zobaczmy na mapie świata, co my tutaj mamy. Mamy się udać do wsi Wrzosowa i zapewne sobie to za chwileczkę ogarniemy. Musimy też to ogarnąć, ale to też za momencik i mamy jeszcze zlecenie, ale to na poziom 33, więc na razie jestem za krótki na ten temat. Dobra, czyli tak, naszym teraz celem podstawowym jest wieś Wrzosowa. Już patrzymy, gdzie jest ta wieś owa. Ona jest tutaj, słuchajcie, chyba na zachodzie, tak. Więc tu się musimy udać, ale po drodze mam tutaj jakiś znacznik, znak zapytania, nieodkryte miejsce. No i chyba tutaj będę chciał się udać. Znak gracza? Nie, chyba nie potrzebuję tego, bo chyba wiem, gdzie muszę podążać. Chyba w tą stronę. Zaraz sobie to jeszcze ogarnę. Tak, dokładnie tutaj. Tu mamy jakiś most, mamy jakieś chyba góry, skały. Zaraz zobaczymy. Ale znacznik sobie postawimy. Nie no, w sumie nie muszę aż takiego. Po prostu taki. I gitarka. Ile tu mamy? 90 metrów. To z bucisza polecimy. Nie będziemy naszej płotki tutaj jakoś specjalnie angażować w to wszystko. Zapewne tu będą jacyś przeciwnicy, ale to się za momencik pewnie okaże. Czy ja tu mogę wskoczyć? Mogę tu wskoczyć. Wiedźmin to jest jednak akrobata. Malarz akrobata, jakaś kopalnia. O, są tam jakieś pieruny. Jasne, ogniste i chyba będę się musiał nimi zająć. Siedlisko potworów. Tak, Necker. Necker wojownik. To chyba z takimi panami to myśmy jeszcze do czynienia nie mieli, z tego co ja pamiętam. Nowy wpis w bestiariuszu Necker. To już sprawdzam sobie od razu, bo ja kocham takie rzeczy czytać. Czy to jest upiór? Nie, to nie jest upiór, to jest ogrowaty. Uważajcie wasz moście, bo pod mostem zalęgły się nekery. Jak przejedziecie w grupie bez zatrzymywania się, nie ma się czego bać, ale jeśli wam ośka w wozie pójdzie, jeśli was tam ostawią, zamknijcie oczy i módlcie się do Melitele. Tak napisał Kurt Hammerbach, strażnik miejski z Wengerbergu. Pojedynczy neker jest niegroźny, 5 jest już niebezpiecznych, 10 będzie w stanie zabić nawet doświadczonego woja. Szczególnie groźne są większe, silniejsze osobniki zwane wojownikami oraz rzadsza odmiana nekerów, czyli stuchacze. Wrażliwy jest na petardę i na olej przeciwko ogrowatym, a ja takiego oleju nie posiadam na razie, ale spróbuję się z nimi zmierzyć. Podnieś. Potwora ślina, wątroba nekera wojownika i serce nekera. To się jak zwykle może przydać. Już patrzymy, ilu ich tam jest. Oj, chyba jest kilku. Raz, dwa, 5 ich jest. To najlepiej byłoby ich po kolei eliminować. Nie pozwolić, żeby większej ilości do nas dobiegły. Jest dobrze, panie kochany. Wiedźmin to już nie byle kto. Wykwalifikowany wojownik. No chodź, 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 skurczybyku. Ty, on się zakopuje. O, skurczybyk jeden. Zakopał się jak kret. O, jest tu, patrzcie. A to kurwa szwagier jeden. Dobra, mamy go. Mamy go. Pozbierajmy sobie łupy z nich. Bo to wiadomo, Wiedźmin zawsze biedny jest, to może co sprzeda, może co zhandluje. O, zielony mutagen. To są chyba wartościowe rzeczy. Oko nekera, pazur nekera. I tu mamy jeszcze... Co tu jeszcze mamy? Coś
tu jeszcze mamy? O, tu mamy jakieś roślinki. To jak? To sobie od razu wezmę. Czasem ciężko jest po tej mapie trafić, ale dobra, mamy jakiś mniejszy mutagen. I tu też jest gdzieś chyba jakaś kopalnia z tego co widzę. O, to może tam i można wejść do tej kopalni. Tylko będzie ciemno pewnie. A ja chyba nie mam pochodni. Coś mi się tak wydaje. Ale to nic. Sztynaćce. Wejdźmy do środka. Troszkę się przejaśniło. Tu może jakiś niedźwiedź wyskoczyć albo coś innego. Cholera jasna. Gdzieś miałem, słuchajcie, w ekwipunku pochodnie. Mam, w kieszeni nawet mam pochodnie. Ale jak teraz... Ja mam problem z tym ekwipunkiem, wiecie jeszcze. Czy nie wiem do końca jak go... Aha, tu teraz nam skoczyła ta pochodnia. Jak go uruchomić? Muszę się tego, kurczę, nauczyć. Teraz zjadłem chleb jakiś. Tu miecz wyciągnąłem teraz. Jak to było teraz? Kurde, nie wiem. Nie pamiętam. O, tu jest pochodnia. O, mamy pochodnię. Oj, jaskółkę zemrzeżar. Muszę się tego nauczyć, bo inaczej będzie problem. RB jest pochodnia. No to mamy pochodnię, dobra. RB. Muszę się nauczyć. Muszę kiedyś przystanąć na chwileczkę w całym tym zwariowanym Wiedźminie i spróbować sobie to ogarnąć. Tu już chyba jest jasno w miarę. Ale pytanie, czy wyskoczy na mnie jakaś... Tak, są tu. Są tu jeszcze. I to te wojowniki, skurczybyki. Oj, oj, oj. To niedobrze. Fajna muzyka. Chowam pochodnie. Idziemy walczyć z nimi. Dobra, po kolei je musimy eliminować, bo one faktycznie w grupie to są groźne, wiecie? Hop, musimy robić dużo uników. Ale myślę, że będzie ok. Hop, 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 zatańczmy. Hop, dobra. Został jeden, nie, dwóch. To wojowników chyba, więc potencjalnie ci groźniejsi. Ale Wiedźmin to już jest nie w ciemię bity. To jest chłop, który potrafi machać mieczem. Dobra, udało się, patrzcie. Wow, sam jestem z siebie... Powiem wam szczerze, dumny, że udało się. Dobra, mamy tu jakieś grzybki. Tutaj będziemy mieli mniejszy mutagen. Tu będziemy mieli krew, wątrobę i serce. Bierzemy wszystko, wiadoma sprawa. Zbieramy każdy najmniejszy element. A gdzie jest koniec tego zadania? A tu musi być jakieś gniazdo potworów. Czekajcie, ja przyszedłem stamtąd. Mamy tu coś jeszcze. Dobra, mamy pochodnie. Troszkę już umiem się nią posługiwać, ale jeszcze tak nie do końca. Ten ekwipunek właśnie, nie wiem, do końca wciskam te strzałki góra, dół, napadzie i nie wiem za bardzo, co za co odpowiada. Coś mamy. Mózg, wątroba, serce. Tu coś jest? Nie, tu nic nie ma. Czyli generalnie gdzie tu jest coś do rozpidrzenia? Żeby, wiecie, petardę włożyć i żeby to wybuchło. Jest taka opcja tu? Czy to po prostu już załatwiłem temat? Nie, nic tu nie ma, zobaczcie. Nic tutaj nie ma, nie ma żadnej... tak jak normalnie mieliśmy w gnieździe potworów, wiecie o co chodzi, nie? Takie gniazda po prostu. Tak tutaj tego nie widzę, albo ślepy jestem. Ale to też na mapie powinno być. Zaraz zobaczę jak wyjdę. Czy to mi się jeszcze zapali, czy nie? Tak, mam to zapalone, patrzcie, gniazdo potworów. Cały czas ono tutaj jest. Tylko ja nie wiem w którym miejscu. O, skrzyneczka. Ruda żelaza. To mi się przyda. Schemat. Pancerz cidaryjskiej kawalerii. Pomniejszy kamień runiczny z farów i kurtka łowcy nagród. Czyli nie, tam trzeba wejść. Tam trzeba chyba znaleźć coś w tej jaskini. Zaraz jeszcze raz ogarnę. Oj, przeciążony jestem. Tak, ja wiem. Pisaliście mi o tym, żeby się udać do skrzynki i żeby powyrzucać rzeczy. Ale to będę musiał to sobie poogarniać. To jest drogie. To by mi się przydało. To jest też fajne. To jest też fajne. Może ten modny strój dworski wyrzucimy. Ale on dużo nie waży. To on mi tak naprawdę za wiele różnicy nie zrobi. Muszę coś powywalać, ale nie wiem jeszcze co. To bym mógł wywalić, wyrzuć. I te buty mógłbym też tutaj wywalić, co są. Te o tutaj. Pantofle. To wyrzucimy pantofle. Dobra, powinno być ok. Jest ok. Jeszcze raz tu wlezę. Ale tutaj kurde nie ma żadnego gniazda potworów. No wiecie o co mi chodzi. Żeby włożyć granat... I żeby pizgnąć to wszystko, rozwalić w piździec. Ale nie ma tu nic. Może tu. O! Skrzyneczki. O! O! Wow, wow, wow! Co my tutaj mamy, panie i panowie? Tutaj mamy dobre rzeczy. Olej, skóra,
Mam nadzieję tylko, że to nic nie waży. Chyba nie. Tak, ale muszę sobie ten ekwipunek ogarnąć. Muszę tutaj przytrzymanie. Zamień eliksiry, nałóż olej, chleb, jaskółka, pochodnia. To muszę ogarnąć, bo tego nie kumam, ale to muszę sobie to przysiąść. Jak zwykle nie mam czasu. No to co? No to jest tu coś czy nie w końcu? Może zmysły wiedźmińskie mi pomogą, żeby to rozkminić. Tutaj są jakieś potwory. Może tutaj muszę wskoczyć. Nie, tu też nic nie ma chyba. Chyba tu nic nie ma. No nie wiem. Sam teraz nie wiem. Jestem troszkę zgubiony w tej jaskini. Tutaj są jakieś rusztowania. Tutaj jest jakaś skrzyneczka. Żywica, dratwa. O. Nie chcemy miecza, ale chcemy srebro, floreny i paski skóry. Dobra. Znowu muszę coś wywalić. Znowu coś muszę wywalić z ekwipunku. Bo mamy tego shitu za dużo tutaj. To się przyda, to się przyda. To się przyda. Tego nie potrzebuję. Dobra. Będę musiał pojechać do tej skrzyni niewątpliwie i odłożyć towar. No nie, no nie ma tu nic. Ej, nie ma tu nic, żebym mógł to gniazdo rozwalić chyba. Albo ślepy jestem. Tutaj są te nekery martwe. Tutaj też nic nie ma. Nie będę tracił zbyt dużo czasu, bo to nie ma sensu najmniejszego. Tu mamy jakiś kocioł, może jego trzeba wysadzić. Też nie. Nie, no nie ma tego chyba. Ja pierniczę, albo ja nie widzę. Ale nic mi się tu nie pokazuje. Oprócz purchawek. Jeszcze tu zerknę sobie. Tutaj jest jakiś neker, leży chyba. Rękawice to nie chcę. To nie chcę. To jest to, co wyrzuciłem. He, wiedźminie. No i gdzie ty powinieneś tutaj iść, żeby cokolwiek... Tutaj też nic nie ma. Żeby zaliczyć ten znak zapytania, bo mnie będzie wkurzał teraz na mapie. A nie daj Boże, jeszcze te nekery się tu odrodzą. To już w ogóle będzie bez sensu. Nie no, nie ma tego. Nie ma chyba tutaj gniazda potworów. Albo jest i ja go po prostu nie widzę. Prawdopodobnie jest tak, właśnie jak ja mówię. Dobra, spadam stąd, bo to nie będę tu siedział cały dzień. Bez sensu to jest. Najwyżej ten znak zapytania tu będzie cały czas tkwił. Ja będę pamiętał, że tu muszę po prostu wrócić, nie? Bo to chyba inaczej się tego rozegrać po prostu nie da. Ale patrzcie, zający i sarny tu zaglądają. No jest jak nic gniazdo potworów, ale może ono jest na zewnątrz? Może ono jest na zewnątrz? Fosfor? Ale chyba nie, bo tutaj ono jest przy jaskini jakby. Mapa świata. No i mamy to tutaj. Siedlisko potworów. Kurde. A może to jest gdzieś, gdzie te nekery były? Schowamy pochodnie. 12:18. Nie no, to by było bez sensu. Czyli to musi być tutaj gdzieś. No dobra, trudno. Kiedyś tu może wrócę, jak będę miał chwilkę... chwilkę czasu. Nie ma to, nie ma. Nie widzę. Pewnie jest w środku. Ale ja żem ślepy. A mogę tu wejść? Tu jakaś skrzyneczka jest. O! Bursztynowy pył. Kawałek drewna. Schemat. Odwar z mglaka. Nie, tego to nie chcę. Na razie. Nie, chyba tu nic. Chyba, że nad jaskinią to jest. Jeszcze mogę zerknąć ewentualnie. Albo tutaj gdzieś. Nie, też nie. Tu mamy tylko jakieś góry i takie tam rzeczy. Czyli tutaj też nic nie ma. No dobra. Nie ma to, nie ma. Trudno. Spadam stąd. Oj! Wiedźminie, uważaj na siebie. Bo to łatwo spaść i się zabić, i się połamać. One tutaj buszowały, nie? To tutaj by było to gniazdo, gdyby było. Gdyby istniało. Jeszcze ewentualnie tu na dole może być w tej wodzie, ale chyba nie, to by było bez sensu. Chyba tutaj nie będzie. Też można się rozejrzeć. O! Ruda srebra, to się może przydać. I tu mamy paski skóry, też się na pewno mogą przydać. Dobra, nic tu więcej nie ma. Spadł jakiś wóz, jakiś nieszczęśnik rozbił sobie mordę i przy okazji pewnie dostał w pierdziel od nekerów. Ja natomiast je spokojnie sobie tutaj rozwaliłem, więc mogę iść dalej. Dobra, mapa świata, czyli to mi tu będzie kurczę wisieć, to gniazdo potworów. Ale dobra, no nic nie zrobię. Moim celem jest ta skrzynka. Tutaj się muszę udać, czyli muszę się udać do tablicy ogłoszeniowej. Czyli warto by było przywołać Płotkę. Płotka, gdzie jesteś, koniku? Czemu tam po tych górach i wertepach latasz? Toż to bez sensu jest. Jeszcze ci się krzywda jakaś stanie. Aj, Płoteczko, dobra. Wbijamy się.
I teraz tak. Niech ja tutaj zerknę sobie na mapę świata. Gdzie ja muszę pędzić? Muszę pędzić do wsi Jawornik i dalej na południe, a potem na zachód. Czyli w prawo. Potem w prawo. Czyli tu się odwracamy i grzejemy. A może po drodze coś uda nam się jeszcze jakiś znak zapytania ogarnąć. Zaraz zobaczymy. Ja tutaj zaraz popatrzę, poszwędam, poniucham i będę wszystko wiedział. Mamy tu coś? O, tu coś jest. Tu coś jest. Tu można by było zajrzeć. Tak, umieszczę sobie tu znacznik i tam popędzę. Może odkryjemy jakąś fajną miejscówkę, lokację. Cokolwiek, co pomoże nam wznieść na wyższy poziom naszego Wiedźmina, który dopiero ma poziom czwarty. Generalnie jest dosyć kiepsko. No ale okej. Nic to. Mówiliście mi, że tutaj w postaci muszę odblokować, czy muszę dać kolejne punkty, żeby odblokować kolejne. Ale to jest bez sensu, bo jak dam punkty w silny atak, to i tak nie mam miejsca tutaj, żeby to sobie aktywować. Więc ja nie chcę tego chyba robić. Tak mi się coś wydaje. No chyba, że to byśmy wykupili. Ten trening siłowy. Ale to nie ma sensu najmniejszego, tak mi się wydaje. Na ten moment. No zobaczę później jeszcze, jak to będzie się rozwijało. No bo co z tego, że dam te punkty, jak nie mogę ich potem w te kieszonki wrzucać. Dobra, jedziemy prawą. Widzę, że tutaj obowiązuje ruch prawostronny. Dobra, jak tu muszę jechać teraz, żeby dojrzeć, żeby dotrzeć tam. A, dobrze jadę. Przez tą wieś po prostu prosto cały czas. Cały czas prosto i będzie ok. Przez ten wieś Jawornik i gitara. Wszystko tu spalone, ludzie ledwo żyją. Ciężkie życie mają, no ale nic. Wiem, że jest szybka podróż, ale po raz kolejny mówię, ja z szybkiej podróży nie korzystam, bo anusz jakaś walka się tu przydarzy, anusz jakieś ciekawe rzeczy się tu przydarzą, więc lepiej pozostać, ależ pięknie wygląda ten Wiedźmin odnowiony. Ja wam mówię, warto w niego grać. Ciekawe, kiedy ja go skończę, ale już mamy kolejny odcinek, więc jest progres. Na pewno wielu z was się wydawało, że nie uda mi się aż tak daleko dojść. A tu proszę bardzo. Jesteśmy, panie Gerwazy, całkiem daleko. 140 metrów jeszcze pozostało, więc w sumie dość blisko. Zobaczymy, co tam się czai. Zakładam, że skoro na mapie były jakieś budynki, to będzie tam po prostu opuszczona jakaś wioska pełna potworów czy innych skurczybyków. Tak, już widzę je. Zagrożenie! Oj, to chyba tutaj niedobrze jest jechać. Wow! Dezertery! O, za dużo ich jest! Spadamy stąd, bo to są postacie silniejsze od nas. Więc nie ma sensu tutaj z nimi wojować. To nie był dobry pomysł, żeby tu przyjeżdżać. Szkoda, że nie mogę sobie teraz zaznaczyć. Nie no, mogę sobie w sumie zaznaczyć. Tu jest płatnerz, ale tutaj mógłbym sobie dać takie coś. I wtedy będę wiedział, że mamy tutaj silniejszych od nas. Nie? To nie jest głupi pomysł, żeby tak zrobić. Czyli ja pojadę teraz przez tą karczmę na rozstajach. Tędy. Tak, tą drogą sobie pojadę, którą teraz jestem. Schowamy miecz, bo on jest teraz niepotrzebny. I pojedziemy sobie przez tą karczmę i wtedy do mojej skrzyneczki trafię. Tam odłożę te rzeczy, które absolutnie na ten moment nie mogę z nich skorzystać. I będzie gitara. Tak, i potem pojedziemy sobie do wsi Wrzosowa i tam poszukamy tego Hendrika. Także droga daleka, ale... Kurczę, jaki tu jest zarys? Pozwólcie na chwilkę, że ja wejdę w opcję. Ustawienia wideo i grafika. Tutaj mamy wszystko na Uber. Tu mamy wszystko włączone. Rozmycie w ruchu. Czy to mi jest potrzebne? Właściwie to nie wiem, czy to mi jest potrzebne. Aberracja chromatyczna, nie znam się. Wiecie, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że tam daleko wszystko jest takie jakby zamazane. Czy to chodzi o to właśnie? To jest to rozmycie w ruchu? Czy nie, żeby mi to jakoś tam przeszkadzało? Ale chciałbym sobie to poprawić. Chociaż to jest takie filmowe, nie? Zjawisko, tak? Wiecie, ładnie to wygląda. Wydaje się, że naprawdę to wszystko jest daleko. Że oglądasz jakiś pejzaż. Trochę to wygląda jak Nowi Chłopi. No ale dobra, nieważne. Ważne jest teraz to, żeby tutaj przedrzeć się przez rzekę. Przejechać przez tą wioskę. I wtedy ewentualnie... Może coś na mapie jest po drodze fajnego. Stan gry został zapisany. To bardzo dobrze. Czasami crashował ten Wiedźmin, ale na początku. Potem jak ustawiłem przez Nvidia, przez ten GeForce Experience
jest taki program Nvidia, który ci dostosowuje ustawienia, to już nic nie crashuje. Więc on sobie karczma narosta jak welen. Tu byłem chyba, z tego co pamiętam. Tak mi się wydaje, że tutaj byliśmy. Ale dobra, zerknę tylko okiem na mapę. No już mi się wydaje, że widzę mój cel podróży. Czyli muszę tutaj najpierw do tej skrzynki podjechać. A, tu jest w ogóle jakaś ta. Tutaj jest w ogóle jakiś fort. Ja tu chyba nie byłem nigdy. A, muszę go objechać tutaj, 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 tutaj. I dopiero tu jest ta skrzynka. O matko i córko. Ciekawe, czy ja tam będę mógł wejść. Dobra, podjadę najpierw do tego zadania głównego, wiecie? Bo wydaje mi się, że jest bliżej. Że ten Hendrik we wsi Wrzosowa i to zadanie z nim związane, ono jest troszeczkę bliżej. Tak mi się wydaje. A dopiero potem ewentualnie podjedziemy do tego fortu, gdzie jest ta skrzynia. O, to jest tam, gdzie się dymi. Tak mi się wydaje, więc na razie chyba... Aha, jeszcze muszę zerknąć, czy mamy coś po drodze. Jakieś znaki zapytania, nie. Tak, tu był znak zapytania. Kurde, mogłem podjechać. A, już trudno. Nie podjechałem to. Ja innym razem. Na pewno tu jeszcze nie raz będziemy przejeżdżać albo przepływać. Czy z jakiejkolwiek innej formy transportu korzystać. W każdym razie już jest blisko, więc... 400 metrów, nie... O, tu są jacyś ludzie! Dzień dobry! Słyszałeś o tych konowałach? Co konowałach? Dzień dobry. Gadają, że pod wyzimą całe... Co wy tu robicie, ludzie, kochani? Chyba nic. Modlą się albo po prostu czekają na lepsze czasy. No bo wiadomo, czasy ciężkie, trzeba uważać. Pod górkę, płotka, pod górko. Pod górkę jak na morskie oko. Tylko, że obciążenie troszeczkę mniejsze niż te koniki nieszczęsne, które muszą tych grubaśnych turystów, wesołych, pijanych, na morskie oko wozić. To tutaj niestety... Stety! Płotka ma troszeczkę mniejszy ciężar. Co prawda ja jestem bardzo mocno obciążony. Ale tu pięknie! Zobaczcie to! Ja pierniczę, jakie kwiatuszki ładne! Jak kolorowo! Jak w parku jakimś! Lecę na wyżynkę, bo coś mi się wydaje, że tu będzie fajny widok. Coś mi się wydaje, że tu będzie ładny widok z tej górki. Zobaczcie. Jakie to piękne, wspaniałe i patetyczne. I tam ptaki sobie latają. I tutaj też jakiś klucz. Ja pierniczę. Ładnie, prawda? Troszkę zboczyłem z trasy, ale to nic. Płotka musi mi ten temat wybaczyć. Dobra, tutaj już jest droga. Wracamy na trakt. Tam mamy naszą wioskę. Pięknie, naprawdę. Jak ja pamiętam Wiedźmina tego pierwszego, w sensie trójkę, ale te pierwsze jakby edycje jeszcze nie ulepszone, to różnica jest nieprawdopodobnie duża. To chyba tutaj, prawda? Znowu jakieś popalone chałupki. Zupełnie inne powietrze. Tak. Tak jakby w gorący dzień wejść do głębokiej piwnicy. I ta mgła. I ta mgła. No właśnie, ja sobie muszę w ogóle przejrzeć ekwipunek i alchemię, bo dostaliśmy dużo nowych rzeczy. Mogę biały miód stworzyć. Usuwa zatrucie eliksirami i efekty działania eliksirów. Wykonaj przedmiot. Dobra, od razu to robimy. Tutaj mamy odwary, mamy... O, samum. Też sobie zrobię. I mamy też substancję alchemiczną do zrobienia. Jakąś. I to jest, słuchajcie, niebieski mutagen. Ale to nie. Tego nie będę robił. Ale tam widziałem, że mam nowe... przepisy różnorakie jeszcze. Samum, dobra. Tu mamy przedmioty fabularne i tu mamy nasze rzemiosło. Tak, dużo tego pozbieraliśmy ostatnio. Nie lubię, jak mi tak zalega. Sobie to wszystko pousuwamy. Alchemia. Rzemiosło, bo tutaj mamy tak. Bełty, bełty to nie. Broń stalowa, to też mi niepotrzebna. Buty możemy zrobić sobie nowe. Miecze srebrne można sobie zrobić. Ten miecz to chyba widziałem. Ten miecz chyba leży, tylko ja już nie mam siły, żeby go podnieść, ale ten miecz leży koło tych nekerów. Ja wiem gdzie, to ja sobie tam wrócę później po niego. Tu mamy trzonek i tu mamy składniki rzemieślnicze, które też możemy teoretycznie zrobić. Dobra, to w porządku. Książki sobie poczytamy później. Tu mamy zrobione. Dobra, wracamy do... Aha, jeszcze oleje ja chciałem zobaczyć. Co my tu mamy w ogóle, jeżeli chodzi o oleje? Oleje. Mamy tak, upiory, trupojady, przeklęci i zwierzęta. Ale na razie więcej nie zrobimy tych olejów. Istoty magiczne i... A to zwierzęta mam już. Przeciwko zwierzętom. A, ulepszony to jest. Czyli jeszcze większa siła ataku.
to w porządku, ale to byśmy potrzebowali składników i tutaj też tych grzybków byśmy potrzebowali, purchawek. No właśnie, to jest to. Człowiek nie zbiera, a potem żałuje. Coś tam mamy. Tam są jakieś, słuchajcie, bandyty chyba. A raz tutaj na kozaka wjedzie wiedźmin i się z nimi... Nie, to są psy jakieś, zdziczałe. No to już trzeba pomóc tu chłopakowi. Halo? Dzień dobry. Ja chciałem pomóc. To takie, kurde, wielkie. Czemu na smieczach one nie są trzymane? Dobra, uwalone. Tu mamy jakiegoś niedobitka. Precz stąd! Trzymaj się ode mnie z daleka, kimkolwiek jesteś. Easy, easy. Spokojnie, już po wszystkim. Tak? No godoj rzesz, pierunie jasny, co ty chcesz? Tak, po wszystkim. Ale nigdy już nie będzie tak jak drzewiej. Nigdy tego nie zapomnę. Szukam człowieka imieniem Hendrik. Mieszka w tej wsi. Już nie mieszka. Dopadli go w tamtej chacie. Gdybyście słyszeli te wrzaski, panie. Gdybyście słyszeli, jak człowiek może krzyczeć. Jak może cierpieć. Co się tu stało? Mów po kolei. Zabrali ich. Zabrali wszystkich. Ale kogo? Kto? Co? Dlaczego? Słońce zachodziło, a blask purpurowy był jak krew. Pomyślałem sobie, dziwne, bo nawet żab nie słychać. Chyba dziki gon. Chyba, że chłop trafił na drugą stronę w Stranger Things. Tam też taki popiół leciał i tak było blado biało i ponuro szaro. Więc może to to? Nie, chyba dziki gon nadjeżdża. Okej. Dlatego ta wioska jest taka skażona. I takie powietrze jest jak w piwnicy. Stęchłe, zatęchłe i zimno tu. I para z ust leci jak się godo. Patrzcie, są. Jakby takie skrajne mrozu. Od Elzy. Nie wiem, co tam się działo, ale straszne to musiały być rzeczy. Hendrik krzyczał, potem błagał, na koniec już tylko jęczał. Długo nie zabawili, a wieś zamarzła, jak w środku zimy. Byłeś w tej chacie, jak odjechali? Nie. I nigdy moja noga tam nie postanie. Nigdy. Żegnaj, abyś odnalazł spokój. Czego oni szukali tutaj? Skoro on szuka Ciri, to i oni szukają Ciri chyba. No nie wiem. Tu mamy jakiś kierunek. Z tych piesków pozbieramy rzeczy. Psie sadło. Surowe mięso. I tu gdzieś, a jest, surowe mięso, dobra. I tutaj coś jeszcze się dzieje. To jest chyba ta chałupa. Coś mi tu wibruje. Będzie trzeba tam wejść i obadać zaraza. Temat. A zaraza! Talerz. A na chuj mnie ten talerz. Mamy, to chyba on. Oj! Zdaje się być trupem. Może coś przeoczyli? No, na pewno. Przeszukam mu kieszenie. Wiedźmin niczym... Sztywne jak mokre gacie suszone na mrozie. Ale sztywne co? Czyżby on mu dotknął... siusiaka? Może coś ukrył w kaftanie?
Zaraza. Zimny jak lód. Nic tu nie ma. Nie, kaftan już był. W kaftanie. Zaraza. Zimny jak lód. Nic tu nie ma. Teraz buty. Sprawdzę w butach. Zakrzepła krew. Schował w bucie kluczyk. A widzisz, to cwaniaczek. Gdzieś musi być zamek od tego klucza. No gdzieś musi być. Poszukajmy zamka. Pip, 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 pip. Jest. Coś tu mamy. Bierz dywanik, bo to jakiś chyba z misia. Takie czuję przesiąg. Pod spodem musi być jakieś pomieszczenie. A? Chyba powinienem tu posprzątać. Geralt jak Kodżak. Tylko ma włosy. Okej, wbijamy. Hop. I co my tu mamy, oprócz tego, że jest ciemno? A, już mam pochodnie. Już się żem wyumiał pochodni. Fajno. Fajno, przeczytaj. Zaginiona Tamara Stenger, córka krwawego barona. Mogła zostać uprowadzona za jej odnalezienie lub informacje o miejscu pobytu. Czeka wysoka nagroda. Stenger. Ciekawe. No ale co ciekawe? Bo nie wiem teraz, o co chodzi. To już było. Tu może coś. Zapalmy. To będzie jaśniej. Ja już nie będę musiał z tą pochodnią biegać jak głupek. Tu nic nie ma. Tu coś mamy. Korony, 100. Wow. Teraz to będę bogaty. Bogaty wiedźmin. Tutaj kurde nic nie ma chyba. Już. Już to sprawdzę zmysłami mymi. Tu jest ta. Tu jest to. Nie, tu chyba nic nie ma. To chyba trzeba wyjść na górę. Tak mi się wydaje. Tu jest drabina. Użyj. Okej. Ach, może tu coś jeszcze będzie. Tu jest ta klapa. Mogę ją puścić, żeby nie wpaść do dziury? Nie, nie mogę. To nic. Nie, tutaj też nic nie ma. To tylko na dole coś musiało być. I coś na pewno ja tutaj... Coś, żem tutaj, kurczę... Przeoczył. Jeszcze raz. Pochodnia. No tak, tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Tu mamy to. Dobra, to już ogarnięte. Tutaj można już pochodnie schować. Tu jest światełko. No i tu nic nie ma już. Przecież moje zmysły nic już nie pokazują. Tu ma jakieś księgi. Chyba, że tam na górze. Ale chyba nie. Tutaj też nic. A tu? O! Patrzcie! Jakie sprytne schowane. Za ścianą. Księga z rachunkami. Zapłata za worek zboża. Rachunek za węgiel drzewny. Hendrik przystroił się w piórka handlarza. Dobrze mu było. Jest coś jeszcze. Notatki ukryte między rachunkami. Sprytnie. A to widzicie. Nie głupi chłop był. Ale co mu to dało, jak nie żyje? Ciekawe tytuły notatek. Poszukiwana. Poszukiwana pojawiła się na Skellige. Widziano ją też w Nowigradzie. Wygląd niezmieniony, szare włosy, blizna na twarzy. Ciri ma bliznę. Unika spotkań z ludźmi. O, to zdecydowanie z Ciri. Pijany wieprz. Tak zwany baron przyjął poszukiwaną w swoim, czy raczej zawłaszczonym sobie kasztelu. Powód nieznany. Porozmawiać z baronem. Okej. Konflikt z wiedźmą. Poszukiwana dotarła na bagna, gdzie spotkała wiedźmę. Doszło do konfliktu. Powód nieznany. Odszukać wiedźmę. Porozmawiać z wieśniakami. Wioska pod Gaje. Konieczna ostrożność. Ktoś mnie obserwuje. Nie wiem, kto to może być. Niepokojące symptomy. Pies uciekł. Woda w wiadrze zamarzła. Dziwna łuna na niebie. Chłopi mówią, że to zły znak. Nie wiem jak, ale dowiedzieli się, że Hendrik szuka Ciri. Tak. Dlatego go torturowali. Tak też myślałem. Spóźniłem się. Jedynym tropem jest baron i jakaś wiedźma. Zaraza. Kurwiszcze, no. Będzie trzeba szukać dalej. Iść do kasztelu barona. O, taki miałem plan właśnie, bo chyba to jest ten kasztel, gdzie jest ta skrzynia. Gdzie mogę wreszcie swoje rzeczy ukryć. No użyjżesz tego.
Pierunie jeden Wiedźminie. Dobra, no to mamy, słuchajcie, kolejny etap naszej podróży zaliczony i mamy nowe zadania do ogarnięcia. Więc mamy tak, Krwawy Baron i polowanie na czarownicę. To są zadania główne, no jest tego sporo. Z pobocznych nam nic nie wskoczyło i tutaj też nie. Dobra, to elegancko, żeśmy akurat cały odcinek na to poświęcili. Teraz muszę się udać tu, a po drodze mam dwa znaki zapytania. No, czyli elegancko mamy na kolejny odcinek misję. I teraz tak, tu muszę wrócić, tutaj, bo tu jest fajny miecz. I tutaj muszę przyjść, zabić tych ziomków. Ale to jeszcze troszkę. Na razie nie mam siły, żeby ich zabić. Natomiast, chociaż dziwnie to jest zrobione, bo Wiedźmin takich kasztanów to wali jednym ciosem, ale okej. Natomiast tutaj właśnie to mnie zastanawia. No dobra, dałbym ten silny atak. Tą umiejętność bym wykupił, ale po co mi to potrzebne jest? Właściwie to mi jest na razie chyba niepotrzebne. Ale to mi się fajnie łączy z tym. To jest potrzebne i to też jest na razie potrzebne. Jakbym dał to, to by było ok. Strzały, refleks, to nie. I to też mi jest niepotrzebne. Co mi tu by było ewentualnie potrzebne, słuchajcie? Olej nałożony na ostrze powoduje, że przy każdym trafieniu zatrucie przeciw... To jest fajne. To jest kurde fajne. Ja bym to mógł zrobić. Tylko że i tak tego nie dodam. Tutaj dopiero na szóstym... A, wydaje jeszcze dwa punkty. Tak, to mieliście rację. Mam tylko jeden. Ale to jest takie głupie trochę zrobione, bo patrzcie. Ja te punkty wydam, ale ja nigdy z tego nie skorzystam. Czy kiedyś mogę z tego skorzystać, ale kiedy? Bo te kieszenie mi się dopiero otworzą na poziomie szóstym. A ja już będę miał kupę umiejętności, bo mam dopiero poziom czwarty. Czyli trzeba nimi szachować. Trzeba je zmieniać w zależności chyba od sytuacji, tak mi się wydaje. Ale to jest fajne. Ten olej nałożony, bo ja dużo tych olejów używam. To mi się może bardzo przydać. Tam widziałem, kurczę, mi się jakieś porobiły nowe te oleje, ale mam tylko dwa. Nie mogę ich zrobić na razie. Tu mi jest potrzebne... Niedźwiedzia skóra jest mi potrzebna. To by można było kupić albo ewentualnie zabić misia. No tutaj nic nie zrobimy na razie. Poza tym ja mam fajne rzeczy w ekwipunku. Tylko muszę poczekać, aż poziom będę miał dobry. Na przykład to. 11 poziom. Albo to. 7 poziom. To już niedługo. To jest srebrna wdowa z Doliny Kwiatów. Zajebista sprawa. Ogólnie, nie? Jakąś może runę byśmy sobie włożyli. Poprawia jego statystyki moc znaków. Przyrost punktów adrenaliny. Przebicie pancerza. To jest spoko. Tu wrzucę sobie to. A mogę coś w buty wrzucić? Nie mogę chyba. I tu mamy też fajne rzeczy, ale tu muszę podkładać wszystko, bo przeciążony jestem. Ale tak, w kolejnym odcinku pojedziemy sobie do tego Krwawego Barona tutaj. No, ale też przy okazji musimy brać zlecenia wiedźmińskie, bo ich jest dużo. Wszystko trzeba. Na 100% trzeba to przejść. Nie ma innej możliwości. A tu mamy Nowigrad. Jezu, już się nie mogę doczekać, aż tam wbije się. Ale będzie zajebiście. Dziękuję serdecznie za odcinek. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.